Hej Rybeńki, to Akwa. Witam Was w odcinku z modyfikacjami. Chcę Wam pokazać kilka ciekawych opcji, które mogą urozmaicić naszą grę lub które mogą uczynić niektóre obiekty dekoracyjne tymi funkcjonalnymi. Także kochani, wiecie jak jest? Kawusia, herbatka i lecimy. Jako pierwsza leci wielka klatka dla gryzoni z akcesoriów Mój Pierwszy Zwierzak. I aby modyfikacja działała poprawnie, należy posiadać te akcesoria. Generalnie podoba mi się pomysł dodania klatek do gry z gryzoniami, ale dlaczego to jest takie duże? No, jest po prostu niesamowite. To mnie totalnie odpycha od posiadania takiego zwierzaczka, zwłaszcza w takich mniejszych domkach czy po prostu mieszkaniach. Tak poza tym wygląda tej klatki jest po prostu jak dla mnie okrutne, więc na szczęście z pomocą przychodzi modyfikacja, która jest grupową pracą wielu znanych moderów. No i kochani, sami zobaczcie, możemy sobie zakupić klateczkę z na przykład, powiedzmy, że hybrydą małego chomiczka z dziobem kaczki, z rogami bawoła. Mamy tutaj małego chomiczka, mamy małego szczurka, no i oczywiście małego jeżyka też nie może zabraknąć. I co jest generalnie fajne, to to, że na przykład możemy sobie zmieniać dowolnie kolor klatek. No i słuchajcie, tu mamy naprawdę fajny wybór. Na przykład mamy zwykły, wiecie, jakiś taki różowy, mamy na przykład owocowe tło. Kolejny, na przykład chyba jeden z moich ulubionych, to ten kolor czerwony z arbuzami w tle. Wygląda to naprawdę przecudownie i wszystko, nie oszukujmy się, ale ładnie siedzi. No i oczywiście mamy takie podstawowe kolory, takie, które powinny być moim zdaniem w każdym jednym tego typu obiekcie. No i zobaczcie sami, jakby nie patrzeć, no mamy tutaj porównanie, coś co zajmuje dosłownie, wow, 4 kratki, a tutaj mamy coś, co faktycznie zawiera tych kratek o wiele, wiele mniej, także myślę, że to gdzieś tam po prostu wygrywa już w przedbiegach. Z tego co widziałam, bo już sobie testowałam tą modyfikację, wszystko działa tak naprawdę jak należy. Czyli możemy na spokojnie zapytać się gryzonia, co tam u niego słychać. Możemy oczywiście go obserwować. Wszystko działa jak należy, bo wszystko jest po prostu wzięte z akcesoriów. Także nie powinno być z niczym problemu. Chomiczki można wziąć do ręki, można sobie je pogłaskać, można się z nimi pobawić. Można tak naprawdę zrobić wszystko to, co zrobilibyśmy z tą wielką klatką, która stoi po prostu obok. O, proszę bardzo. I zostałam ugryziona przez małego słodkiego chomiczka. No słuchajcie, nie chcę w tej chwili, żeby moja simka tutaj mi padła, ale wychodzi na to, że te gryzonie mogą nas gdzieś tam, wiadomo, pokiereszować. I myślę, że też moderzy absolutnie nie odjęli śmierci od tego wszystkiego, bo jak sami pewnie wiecie, śmierć spowodowana jadem chomika może dotknąć sima. Także kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego moda. Ja Wam go bardzo serdecznie polecam, bo zdecydowanie bardziej mi się podoba coś takiego niż coś takiego. Kolejna i bardzo lubiana przeze mnie modyfikacja to lodowisko i w sumie wrotkarnia, ale bez tych wszystkich ozdobnych elementów. Oczywiście, aby ta modyfikacja nam działała, potrzebujemy dodatku 4 pory roku, no bo tam się te wszystkie obiekty typu właśnie wrotkarnia i lodowisko pojawiają. No i teraz kochani, przejdźmy do prezentacji. To jest naprawdę mój ulubiony obiekt, dlatego będę o nim gadać i gadać. Nie no, oczywiście bez przesady. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te tafle, to na szczęście możemy sobie je zmieniać i dostosowywać. Na przykład lodowisko możemy mieć z takimi nierównymi brzegami, ewentualnie możemy mieć z jakimś takim, wiecie, logo łyż. Możemy mieć równe, piękne krawędzie. No i oczywiście możemy mieć równe, piękne krawędzie również z logo. Czasami chcemy mieć coś bardziej profesjonalnie zrobione w rozgrywce, a czasami chcemy mieć coś bardziej niechlujnie albo naturalnie. No i kolejna sprawa to to, że tutaj ten parkiet do wrotek też możemy faktycznie zmienić. Mamy kolor czarny, mamy kolor szary, mamy jasne drewno i mamy ciemne drewno. Kolejną jeszcze rzeczą, jeżeli chodzi o tryb budowania, to jest oczywiście kilka wyborów plakatów. Możemy sobie dowolnie im zmieniać ramkę, także to nie jest tak, że tutaj wszystkie mają kolor tylko na przykład czarny. Możemy sobie dowolnie te kolory zmieniać i wybierać. Tutaj mamy banery reklamowe z wrotkami, tutaj mamy z łyżwami, no i tutaj już też starałam się w jakiś taki sposób łatwy do ogarnięcia przedstawić Wam te wszystkie pojedyncze plakaty nie w ramce. To wszystko to jest jeden plakat w wielu wariantach, tutaj mamy osobne obrazy po prostu z wieloma ramkami. No ale przejdźmy teraz sobie do trybu rozgrywki, bo ten jest po prostu cudowny. Zobaczcie sami, jak to wszystko dobrze wygląda. Mamy piękne wrotki, mamy piękną taflę, po której możemy sobie po prostu jeździć i o rany Julek, jak się pięknie możemy kręcić. Tak, słuchajcie, ja już nabyłam pewne umiejętności, także jest super, ale słuchajcie, to nie jest koniec. Wow, ale ja tutaj, żem pojechała, to było coś. No dobra, w każdym razie, kochani, bo ja się tak mogę patrzeć i patrzeć, jak ta moja simka jeździ, bo ja po prostu uwielbiam te piruety, ale co jest generalnie fajne, to to, że możemy sobie wow. No nie mogę się skupić, no. Możemy sobie wyłączyć przeźroczystość, a tak naprawdę możemy sprawić, by ten po prostu tor był niewidzialny. Wow, ja po prostu potrzebowałam czegoś takiego. I to jest naprawdę teraz cudo. I to, że tutaj jest to faktycznie niewidzialne, to nie świadczy o tym, że ten obiekt nam zniknął. Nie, słuchajcie, on tutaj dalej jest. I możemy sobie spokojnie przywrócić dalej tą po prostu taflę, ale wiecie, jak nie chcemy, żeby było widać tego drewna, to możemy sobie faktycznie je usunąć, a nic tak naprawdę nie traci na jakości. No i kochani, zobaczcie sobie sami. Możemy sobie dostosować na przykład ten tor, jeżeli chodzi o efekty. Czyli tak naprawdę nic nie zostało zmienione, jeśli chodzi o funkcję tego obiektu. Ja Wam powiem szczerze, że czegoś takiego naprawdę szukałam bardzo długo, bo miałam swoje plany, jeżeli chodzi faktycznie o lodowisko, no i znalazłam. Naprawdę znalazłam, cieszę się bardzo, bo było mi coś takiego potrzebne. Ja Wam tutaj pokazuję wrotkarnię, ale myślę, że też oczywiście możemy sobie przejść na spokojnie i jeszcze tutaj pokołysać się na tych łyżwach. To robi robotę, no aż powiem Wam szczerze, że mi się buzia cieszy, bo uwielbiam. Wygląda to magicznie. Także naprawdę Wam bardzo serdecznie to polecam, bo to może totalnie zmienić Wasze rozgrywki, jeżeli chodzi właśnie o lodowisko czy wrotkarnię. No i zobaczcie sobie sami, jak tak naprawdę ta
wrotkarnia wygląda. Ona nie jest zła. Ja nie mówię, że to jest jakiś zły, brzydki obiekt, bo to też jest bardzo ładny obiekt, który ma tutaj, wiecie, te ozdoby i tak dalej, ale tutaj w końcu możemy tak naprawdę sobie sami tym wszystkim pozarządzać. Ja zdecydowanie wolę coś takiego niż coś takiego. To jest taka wersja moim zdaniem dla leniwych, to jest taka fajna wersja, kiedy jest to na dworze, a tutaj jednak chcemy sobie zaszaleć w pomieszczeniu, to myślę, że to się nada idealnie. No, pięknie. Także słuchajcie, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten obiekt. Lecimy do następnego. Numer 3 to powiedzmy, że coś w stylu skarbonki i tu, kochani, jest wymagana tylko gra podstawowa. Mamy tutaj trzy obiekty, które pozwolą naszym simom, powiedzmy, że bezpiecznie przechowywać swoje simowe pieniążki. Mamy tutaj słoiczek, świnkę skarbonkę dostępną w trzech kolorach oraz torbę z pieniędzmi również dostępną w trzech wariantach. Działa to tak, że sim, który pierwszy będzie użytkować dany obiekt, będzie już jego oficjalnym właścicielem. I to oznacza, że tylko on będzie mógł dodawać i wyciągać pieniądze. Ale uwaga, bo inni simowie z cechą zły i kleptoman i tak dalej, będą mogli kraść ze skarbonek. A jeśli przyłapiemy ich na tym, to wpłynie to na nasze relacje. No więc przechodzimy do trybu rozgrywki. No i zobaczcie sobie sami. Proszę bardzo. Ustawiłam sobie finanse tak, żeby było nam łatwiej je dzielić. Czyli mamy tutaj 1000 simoleonów. No i proszę bardzo, kochani, klikamy add money, czyli dodaj pieniądze. I na przykład chcę tutaj przerzucić do słoiczka 500 simoleonów. No i patrzcie teraz, co się dzieje, bo tutaj się dzieje dosłownie, jak dla mnie, magia. Minus 500 zniknęło, minus 500 się pojawiło natomiast tutaj. Więc teraz już jest jedno pewne. Ten słoiczek należy do mnie. Mamy tutaj świnkę skarbonkę i ona również działa na tej samej zasadzie, jak i ten słoiczek, tak i ta torba. Ja powiem wam szczerze, że to jest zarąbista zabawa. Tutaj na przykład sobie wsadzę 50 simoleonów, czemu by nie, więc powinno nam dokładnie 50 teraz zniknąć i 50 zostać dodane do różowej świnki. Tutaj zostawię te pieniążki i tutaj też nic nie będę dodawać. No i jeszcze zostaje nam torba, którą oczywiście też sobie sprawdzimy. Tutaj dodamy sobie stówę, a co tam? Niech się dzieje. No i teraz patrzcie, znowu nam stówa znika i stówa wchodzi do tej torby. Ja wiem, że to jest może nic specjalnego, ale dla mnie to jest bardzo dużo, dlatego że w końcu znikają nam pieniążki stąd i gdzieś sobie po prostu są, gdzieś sobie leżą, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę podstawową. Więc kochani, to jest na pewno dużo fajniejsze rozwiązanie. I teraz przede wszystkim, żebyście mogli sami to zobaczyć, możemy odzyskać te pieniądze. Tutaj dokładnie wsadziłam stówę, więc możemy wziąć sobie na przykład tylko 50. Słuchajcie, nie musimy brać całości, więc z powrotem 50 trafia do naszego wyposażenia, a tutaj 50 zostaje. No, dla mnie genialne i muszę przyznać, że jest to bardziej wygodne, bo w końcu faktycznie, tak jak już mówiłam, te pieniądze z tego wyposażenia znikają, a to jest fajna opcja alternatywna, żeby myśleć, że gdzieś tych pieniążków ma się mniej. No ale teraz sprawdźmy opcję z kradzieżą. Proszę bardzo, kleptomanka. Zobaczymy sobie jeszcze materialistkę, chociaż to w zasadzie nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo jeszcze do tego wszystkiego bierzemy cechę zły, także proszę bardzo, ukradnij mi pieniądze. Steal money, proszę bardzo, ukradnij nam 50, zaraz zobaczymy, jak Aqua na to wszystko zareaguje. Proszę bardzo, czy coś nam się tutaj faktycznie zmienia? O, okej, okay. Odpala się złość, odpala się to wszystko. No ale, proszę bardzo, Tasza, to zostało ukradzione, że tak powiem, do naszej wspólnej sakiewki, więc może ze względu na to tak naprawdę Aqua nie zareagowała. Teraz sobie sprawdzę, czy Tasza musi być w takim razie inną rodziną. No dobra, Tasza, a w takim razie mamy już dla ciebie nowy dom, więc wybierzmy się tutaj, o, i odwiedźmy naszą akwamarynę i dorwijmy się jej do sakiewki. No jestem ciekawa, czy to faktycznie będzie działać. Tak jak wiecie, autor modyfikacji mówi, tak zaraz to wszystko przetestujemy, bo jestem też ciekawa takich opcji. Okej, w porządku, więc podejdziemy sobie tutaj. Ja już tutaj widzę, że to jest torba z pieniędzmi akwamaryny, proszę bardzo. I teraz postaramy ukraść się pieniądze. Więc tutaj mamy stówę, no to w takim razie zabierzmy tą stówę. Jestem ciekawa, czy akwamaryna nas skrzyczy, nie wiem, coś powie, może jakoś zareaguje, czy coś w tym stylu, nie? Obraź. Okej, dobra, w porządku. No dobra, powiedzmy, że dziewczyny się pokłóciły. Dobra, kradnij więcej. Steal money, też 50. Proszę bardzo, musisz ją ogołocić. Tutaj było 500. Też to wszystko zabieraj. Zaraz zobaczymy faktycznie, jak to wszystko się przełoży. Oczywiście te pieniążki trafiają do nas. Ale to jest śmieszne, bo Aqua w żaden sposób inny nie reaguje, tylko po prostu poszła jeździć na łyżwach. Kolejna modyfikacja, którą chcę wam pokazać, jak sami widzicie, jest już nieco bardziej rozbudowana, przynajmniej jeżeli chodzi o obiekty. Tak, moi drodzy, będziemy jeździć za chwilę na deskorolce. Ale zacznijmy od samego początku. Mamy tutaj dosłownie hantle, to wiecie, dźwigania ciężarów. Mamy tutaj jakieś łóżko, oczywiście, też do podciągania tych ciężarów. Oczywiście przed chwilą mieliście możliwość zobaczyć, jak pedałuje na rowerku, ale słuchajcie, to jest nic. Do tego wszystkiego jeszcze faktycznie mamy, słuchajcie, pole golfowe, takie oczywiście malutkie, malutkie. Ja uwielbiam pole golfowe. Zawsze mi się marzyło, żeby pole golfowe zostało dodane do gry. Niestety jakoś tak twórcy nas polem golfowym nie uraczyli. Niestety mamy tylko jako makietę, a uważam, że to jest za mało. Więc słuchajcie, zobaczcie, proszę bardzo. Taki będzie mój pierwszy strzał. O, 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 słuchajcie, prawie mi się udało i udało mi się. Ej, to jest świetne. Oczywiście czasami simowie się trochę wykręcają przy tym wszystkim, ale cóż poradzić, to jest tylko modyfikacja. Tutaj też mamy kolejne pole golfowe, także też zaraz zobaczycie, jak mi świetnie pójdzie, gdzie ta piłka poleci. O, wow.
poleciała mi prawie w kamerę. Oprócz tego wszystkiego mamy też bardzo ładne dywaniki z motywem nie tyle piłek, jeszcze innych kwiatków, jakiegoś słońca czy coś w tym stylu. Także uważam, że to jest naprawdę całkiem fajnie wykonane. No i nie mogę powiedzieć, bo to naprawdę mi się podoba. Ja nawet myślałam, że coś takiego będzie w tych właśnie akcesoriach fitness. Takie gdzieś tam były moje oczekiwania. Mamy tutaj oczywiście podciąganie się na drążku, mamy tutaj różnego rodzaju kanapy. Jedyne, co mi się faktycznie nie podoba, to tekstura tych mebli i myślę, że to może być spowodowane gdzieś tam inną modyfikacją. Może mam tutaj faktycznie jakiś konflikt pomiędzy modami. Nie wiem, kochani, tak po prostu mi się wydaje. Kolejna sprawa to, że mamy na przykład tutaj pudełko do skakania. Słuchajcie, to jest niesamowite. Hop i w dół. Oczywiście robię to wszystko w butach na obcasie, także wy tego nie powtarzajcie w domu, bo można sobie naprawdę nogę skręcić. Oczywiście ta górna półka, ta górna szafka też jest bardzo fajnie wykonana, dlatego że tak jak z górnymi szafkami bywa, tak również i tutaj mamy takie, wiecie, większe pole do popisu. Także myślę, że to jest naprawdę całkiem w porządku zrobione, bo naprawdę możemy sobie tutaj kombinować i kombinować. Także kochani, no, że tak powiem, meble same w sobie są naprawdę okej, tylko tak jak mówię, no te tekstury tych tutaj jakoś tak nie za bardzo mi się podobają. No niestety, tak po prostu wyszło. Oczywiście wszystko jest też dostępne w wielu kolorach, także można sobie kombinować. No ale tak jak mówię, no tej krechy tutaj kolorem ja niestety, ale nie zniweluję. No ale co do szafek, to jeszcze mogę wam pokazać, że tutaj naprawdę jest kilka fajnych opcji. No i oczywiście mamy tutaj też naklejki naścienne. To jest jedna naklejka właściwie w czterech wariantach, także te warianty wam tutaj oczywiście chciałam pokazać. Wszystkie inne obiekty też możemy sobie dowolnie zmieniać, jeżeli oczywiście chodzi o kolory. Ręczniczki, tutaj te wszystkie inne rzeczy też. Co jest generalnie ciekawe, też hantle mogą podnosić dzieci. Oczywiście w tych takich, wiecie, bardziej przyjaznych wersjach, bardziej kolorowych, żeby też nie było, że dzieci się tutaj faktycznie nadwyrężą. Dywanik oczywiście też tutaj chciałam wam pokazać, że jest dostępny w wielu wariantach, także naprawdę, że tak powiem, dzieje się. Co jest też fajne, mamy tutaj wielką rampę do deskorolki. Oczywiście ja postaram się wziąć kolor i szary, taki wiecie, żeby był jak najbardziej neutralny, żeby nam oczu nie zmęczyło. No i zobaczymy w takim razie, jak ta deskorolka tutaj wygląda. Ja wiem tylko tyle, że na pewno to będzie dość szalone. O wow, słuchaj, o wow, jakie piruety, słuchajcie, no naprawdę tutaj się dzieje. Zgubiłam simkę. Wygląda to naprawdę niesamowicie. No muszę przyznać, że naprawdę jest to takie wkręcające. Chciałabym bardzo, żeby twórcy naprawdę dodawali takie obiekty i szczerze naprawdę mówię, że czegoś takiego spodziewałam się właśnie po akcesoriach typu fitness, no ale niestety mieć wszystkiego jak widać nie można, więc pozostaje nam tylko modyfikacja. Kolejna modyfikacja jest dla mnie po prostu mega sztosem, dlatego że wprowadza rzeczy, które są do trybu budowania, do rozgrywki, ale również i do tworzenia sima. Te w kasie pokażę wam na samym końcu, a na początek przejdziemy do trybu budowania. Jak sami widzicie, mamy tutaj dosłownie różnego rodzaju fotele, kanapy, mamy stoliczki, oczywiście dywan w wielu kolorach, no ale przyjrzyjmy się temu wszystkiemu z bliska. Stoliczki mamy w podstawowych kolorach, ale również tych szalonych wariantów nie zabraknie, jak jajecznica czy chociażby awokado. Mamy doniczki z motywem gry Tetris, oczywiście są dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, ja wybrałam te takie dwa bardziej neutralne, które zazwyczaj w sumie lubię najbardziej. Mamy tutaj oczywiście też kanapę, jedną dostępną w wielu kolorach. Chciałam je tutaj wam wyciągnąć, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie to wszystko fajnie wygląda. No, muszę przyznać, że te meble są naprawdę wykonane z dużą starannością. Tutaj mamy fotele, które również będą nam pasować do tej kanapy i do tego fikuśnego stoliczka. Tutaj mamy też półeczki, które również są zrobione na wzór klocków z Tetrisa. Oczywiście też są dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Tutaj bodajże mamy dostępne 5 wariantów, ale jeden jak dla mnie się zbyt szczególnie tutaj nie różni, więc ujednoliciłam to do tego koloru. No i oczywiście czarny jest bardzo czarny, także powiem wam szczerze, że prawie tutaj nic nie widać. Oczywiście mamy kolejne półeczki. Półeczki są w kształcie walizek. Tutaj mamy charakterystyczne postacie z retro gier. One pełnią funkcję neonów. Tutaj mamy również neony, no i również tu mamy tych neonów mnóstwo i też możemy sobie dobrać kolor taki, jaki nam się najbardziej podoba. Ale słuchajcie, to nie wszystko. To jest jedna tapeta, która jest dostępna faktycznie w wielu kolorach, ale słuchajcie, jest tych tapet o wiele, wiele więcej. I z Tetrisem, i z jakimiś innymi postaciami. Tutaj naprawdę wiele rzeczy się dzieje i tutaj naprawdę trzeba przyznać, że te tapety są wykonane przecudownie. Przejdźmy sobie teraz do trybu rozgrywki, bo tutaj też, kochani, naprawdę mamy mnóstwo fajnych atrakcji. No i przede wszystkim zacznijmy od takich prostych maszyn, proszę bardzo. Możemy sobie podejść, możemy sobie zapłacić i możemy sobie po prostu zacząć naparzać w coś. Oczywiście różne maszyny mają różne warianty. Tutaj ta chyba jest najbardziej rozbudowana. To nie ma znaczenia. Tak czy siak po prostu możemy sobie naparzać simem, co tylko tak naprawdę chcemy. Do tego wszystkiego potem nam się tutaj będzie pojawiać taki znaczek z bilecikami. To jest tylko i wyłącznie zwykły komunikat, bo nie spotkałam się z żadną inną możliwością wykorzystywania tego. Tutaj mamy oczywiście maszynę do kopania, także słuchajcie, możemy nawet sobie pograć w coś takiego jak piłka nożna. Możemy też się swoimi simami wyżyć. Tutaj mamy coś w stylu
stylu maszyny do tańca. Akurat trochę mnie to przeraża, bo Simowie wyglądają jakby płynęli po tafli. Trochę jest takie to krzywe momentami, jakieś takie dziwne. No ale dobra, słuchajcie, to jest tylko modyfikacja. Można temu to wybaczyć. Tutaj mamy kolejny rodzaj maszyny do tańca. Czy to wygląda lepiej? Nie powiedziałabym, bo znowu mamy tutaj do czynienia z śliskim jakimś takim parkietem. Ale słuchajcie, jest. Jakby się uprzeć, jest i coś się tutaj dzieje. Możemy sobie przejść dalej. Kolejna maszyna, kolejna rozrywka. I tutaj mamy w ogóle poziomy. W ogóle wszystko jest spoko, bo wszystko jest dość tanie, więc możemy naprawdę tutaj sobie, wiecie, troszkę tych Simoleonów powydawać, ale że też tak powiem, nie zbankrutujemy. No, chyba, że mówimy o tej maszynie, bo ta maszyna może już z nas naprawdę wcisnąć potężne pieniądze. Więc słuchajcie, no, że tak powiem, ryzyk fizyk, możemy sobie zagrać w tego największego jackpota. To wszystko niestety jest po angielsku, ale myślę, że ten angielski nie jest na tyle trudny, żebyście faktycznie tego nie zrozumieli. No bo jakby nie patrzeć, no, level pierwszy, to chyba każdy widzi, że to jest po prostu ułatwienie albo utrudnienie. Tutaj, jeżeli chodzi faktycznie o ryzyko, no to chyba też wszyscy zrozumieją, że to jest po prostu kwota, którą trzeba zapłacić, żeby ta maszyna dopiero ruszyła. Także myślę, że tak naprawdę ten tutaj angielski nie powinien wam sprawiać problemu. No niestety, ja nie mogłam znaleźć żadnego tłumaczenia polskiego. Może się pojawi, może już jest, może po prostu mi się nie udało go znaleźć, kto wie. Czy ja coś wygram? Okej, słuchajcie, widzicie sami, tutaj mamy naprawdę prosty komunikat, że ta maszyna po prostu ukradła moje pieniądze. Wydaliśmy 10 koła, a nie udało nam się zyskać. To nie jest dobra gra. Tutaj ogólnie można sobie stworzyć naprawdę bardzo fajny, zaawansowany salon gier. Ewentualnie coś w stylu małego, wesołego miasteczka, gdzie można po prostu niektóre obiekty wrzucić na spokojnie, bo takie się faktycznie tam pojawiają. Oprócz tracenia pieniędzy możemy tutaj też zyskać nagrody, ale to jaka jest szansa na zwycięstwo oczywiście została uwzględniona przez modera. Tam jest taka wielka notatka. Będziecie mogli sobie zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś tutaj wygrać. O, wow, tablet. Fajnie by było go wygrać. Słuchajcie, ciekawe, czy my go wygramy. Ej, chyba wygraliśmy tablet. Coś wygraliśmy. Okej, czyli tablet to była tylko animacja. Udało nam się wygrać gitarę. No super. No dobra, w takim razie zabieram ją do wyposażenia. Mamy swoją pierwszą nagrodę. Tutaj mamy też oczywiście maszynę do gum i tutaj tak naprawdę nic się wielkiego nie wydarzy, oprócz tego, że pojawi nam się nastrojnik, że guma jest smaczna. Jak sami widzicie, wszystko ma dosłownie swoje specjalistyczne animacje, także muszę przyznać, że naprawdę zostało tutaj wykonane masę roboty. Lecimy dalej na koszykówkę i tutaj też oczywiście nasi simowie mogą się wyżyć. Zostają nam jeszcze 2 koła fortuny i ja uwielbiam takie rzeczy, więc oczywiście tutaj poprzez losowanie zobaczymy, czy też uda nam się wygrać jakąś nagrodę. Wiecie, no nie wiem, czy animacja jest zgodna z tym, co nam się tutaj pokazało, ale chyba mi się udało i słuchajcie, zdobyłam aparat cyfrowy, także jest naprawdę nieźle, słuchajcie, za pierwszym razem, to jest aż niesamowite. Mamy jeszcze drugie koło fortuny, które jest, że tak powiem, nieco trudniejsze, dlatego, że tutaj trzeba wybrać, który kolor zostanie wylosowany na tarczy. No i słuchajcie, ja w takim razie wybieram kolor niebieski. Zaraz zobaczymy, czy ten kolor niebieski przyniesie mi jakieś szczęście, bo już naprawdę wygrałam kilka dobrych nagród. Słuchajcie, czyżbym miała znowu szczęście? Co się dzieje? To wcale tak nie jest. Ej, wygrałam laptopa! Super! Słuchajcie, żeby to było jasne, to tak nie jest. Uwierzcie mi naprawdę, że nie zawsze ma się szczęście, a wydaje się naprawdę dużo, dużo pieniędzy, więc nie wiem dlaczego, po prostu chyba modyfikacja widzi, że jest prezentowana. Co? Nie! To jest niemożliwe! Ja takiego szczęścia nie mam! Wow, wygrałam 10 tysięcy! Nie, to jest jakiś żart! Okej, w porządku. Słuchajcie, naprawdę, to nie jest tak, że się cały czas wygrywa, nie? Dobra, teraz weźmiemy kolor fioletowy. Nie może być tak, że mam 3 razy szczęście. O, jest! Dobra, przegraliśmy. No słuchajcie, ale tak czy siak przegraliśmy, ale dostaliśmy swoją nagrodę pocieszenia jakiegoś tam małego robocika. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o faktycznie tryb rozgrywki i tryb budowania. W takim razie zapraszam was teraz do trybu tworzenia Sima, tak jak już mówiłam, bo tam również pojawiają się różne rzeczy. Jeśli chodzi o ubrania, to tutaj też oczywiście znajdziemy ciuchy dla gamerów. No i proszę bardzo, słuchajcie, mamy piękną różową bluzeczkę z pikselowanego Plamboba. Jakieś inne motywy z gry, coś w stylu Tetrisa, czy coś w tym stylu. Nawet mamy białą, gładką koszulkę, także też jest nieźle. Czarną, granatową i tak dalej, i tak dalej. Chwała za to moderom, że oni naprawdę się starają i oni naprawdę tutaj dbają o nas. Te same ciuchy są dostępne i dla facetów, i oczywiście dla kobietek. Także nawet tutaj panowie widzę, że dostali więcej rzeczy, bo proszę bardzo, mamy tego typu sweterek, dostępny oczywiście jest w kilku różnych kolorach, bardziej stonowanych. Tutaj mamy też taki jakby puloverek z koszulą na krótki rękaw. Również pojawia nam się tutaj t-shirt, tylko oczywiście męski. O dzieciakach również nie zapomniano. Dostają bardzo ładne ciuszki. Dzieciaki dostają trochę inne te ciuchy, także to nie jest tak, że dorośli i dzieci będą mieli faktycznie to samo. Jest oczywiście duże podobieństwo pomiędzy tymi bluzkami i tak dalej, ale też są inne. Także myślę, że naprawdę warto to docenić. Także kochani, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym. Was również zachęcam do wspierania. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.